Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Lorelai. Moi drodzy, oczywiście kontynuujemy sobie rozgryweczkę. No i co? Chyba musimy iść w lewo. Muzyka jak w Simsach, powiem osobiście. O, i znamy to miejsce, To nie jest Barnhouse Lane, ale znamy to. I wydaje mi się, że możliwe, że spotkamy też naszą Lady of Maggots. Nie chcę jeszcze iść. Wcale cię nie winię. To przypuszczalnie najpiękniejsze miejsce na świecie, właśnie tutaj. Opowiedz mi jedną ze swoich historii. Czy zagadek? Chcesz zagadkę, tak? Dobra. Słuchaj uważnie. Moje lustrzane odbicie nigdy nie jest daleko. Mam 5 punktów jak gwiazda. I chociaż nie mam ust, których mógłbym użyć, wydaje dźwięk, gdy przepełnia mnie radość. Czym jestem? Moje odbicie nigdy nie jest tak daleko. Zawsze mam... Znaczy mam 5 punktów i 5 innych punktów, jak gwiazda. Nie mam ust, których mógłbym użyć, ale wydaję dźwięki, kiedy jestem radosny. Tak odpada. Nie mam 5 punktów. Drzewo... Drzewo raczej też nie. Chociaż... Mam 5 innych punktów, jak gwiazda. Wydaje dźwięk, jak jestem radosny? No nie wiem. Czy dźwięk może wydać dłoń? Nie, raczej nie. Chociaż nie. Czekajcie, jak się klaszczę. Czy coś, to faktycznie. 5 różnych punktów. No dłoń teoretycznie ma. Moje odbicie, czyli kolejna dłoń, też nie jest daleko. To jest dłoń. Załatwę, tato. Odpowiedź to dłoń. Zgadłaś. Mądra z ciebie młoda dama. Dobrze cię przygotowałem. Ten Shiro nie jest głupi. Wyzdrowiejesz, tato. Ja to wiem. Lorelai. Widziałam w telewizji. Raka da się wyleczyć. Mówią, że dr Meyers to wybitny onkolog, więc kto wie. Ale to będzie długa, trudna droga. Dla mnie, dla mamy i dla ciebie. Ale jesteś już duża. Dasz sobie radę, wiem o tym. Ale jak możesz dać sobie radę, kiedy traci się ojca w wieku 12 lat? Miranda! Do kurwy nędzy! Masz natychmiast wyjść i mnie przeprosić. Miranda! Coś się dzieje. Co się dzieje? Przestań hałasować. Zostaw mamę w spokoju. Nie mogę zamykać drzwi, więc coś się musi dziać. Co się dzieje? Moja głupia matka wzięła i zamknęła drzwi. Czy ja wam nie mówiłem, żeby tego nie robić? Zostaw ją w spokoju. Przecież jestem jej mężem. Wyłóż stamtąd i porozmawiaj ze swoim mężem. Miranda!
Do diabła z wami dwiema. Pogadamy sobie o tym jeszcze, jak wyjdziesz, ty głupia krowa. Mamo? Mamo? Wszystko w porządku? Mamo? To nie jest śmieszne. Proszę, odezwij się. Ja naprawdę zaczynam się martwić. Coś jest nie tak. Czuję to. Muszę jakoś otworzyć te drzwi. Ale jak? Mama zamknęła je od środka. Może Zach będzie wiedział, co robić. Czyli idziemy do naszego kolegi. No, mieszkał niedaleko. Zach, musisz pomóc. Drzwi Zacha. Czy Zach w ogóle mi się podoba? Jest miły, ale sama nie wiem. Zach. Moja mama. Myślę, że coś się stało. Co? Czemu? Była bardzo zdenerwowana. Pokłóciłyśmy się. Potem zrzemnęłam się chwilę i ten kretyn John obudził mnie waląc drzwi jak szaleniec. Mama zamknęła się w łazience i czuję, że coś jest nie tak. Że coś jej się stało. Proszę cię, Zach. Nie mam pojęcia, co robić. Może po prostu chce być sama? Nie, dobrze ją znam. Wrzasnęłaby do mnie, żebym sobie poszła, ale ona nie mówi nic. Zupełnie nie w jej stylu. Rozumiem. A co jeśli zemdlała? Musimy zadzwonić po karetkę. Karetkę? Powiem ci coś o mojej rodzinie. Nie możemy wysłać karetki, rozumiesz? Mam ku temu swoje powody. Musiałem odkrząknąć. Powiem ci coś o mojej rodzinie. To patologia. Mieszkanie jest w takim stanie. Jeśli zjawi się karetka, zobaczył to wszystko. Rozumiesz? Zabiorą moją siostrę do domu dziecka. I już nigdy jej nie zobaczę. Cholera. Moja mama oszalała. Mój ojczym to śmierdzący żul, który najchętniej by mnie napastował. Słyszałam, że handluje ziołem przed szkołą. Wiem. Ale ty nie jesteś taka jak oni. Wiesz, tracimy czas. Proszę cię. Pomóż mi dostać się do łazienki, żebym sprawdzić to z mamą. Okej. Włamiemy się. Potrzebujemy tylko śrubokręt i kawałek drutu. Dobra. To może się udać. Robiłeś to już kiedyś? Jasne. Wiele razy. W Skyrimie. Dobre. Jesteś pewna, że się nie obudzi? Nie. Zachrął mordę pewnie. Wiele razy w Skyrimie. To było dobre. Tu jest łazienka. Dobra. Daj mi śrubokręt i jakiś drucik. Pinkę, czy coś takiego. Zaraz. Nie masz tego przy sobie? No, nie. Nie wydaje mi się. No to pięknie. Myślałem, że jesteś mistrzem wytrychów. To mnie to raczej wciąż nowicjuszem. Ale umiem to robić. Po prostu założyłem, że będziesz miała u siebie jakiś śrubokręt. Większość ludzi ma. Naprawdę uważasz, że często robimy tu remonty? Ale czekaj. Tato miał taki odjechany scyzoryk szwajcarski. Jestem pewna, że miał w sobie śrubokręt. Dlaczego tego znaleźć? A ma dużo garstek z resztą jego rzeczy. Poczekaj w moim pokoju. Pójdę go poszukać. W twoim pokoju?
Okej. Jasne. Poruń się. Śrubokręt i drut. To nie zajmie zbyt długo. No, myślę, że zdążyłby już pójść sam po ten śrubokręt, ale okej. Myślałem, że może to być tutaj. Jednak nie. U mnie w kuchni też jest taka miejscówka, taka szuflada, gdzie jest wszystko praktycznie. Gdzie to może być? Dobra, w pokoju raczej nie. W korytarzu? Rzeczy taty, tak. Wszystko zostało po tacie, mieści się teraz w jednym małym pudełku. To jest browarek. Nie dosięgam. Muszę spiąć się na coś. To krzesło. Mogłem na nim stanąć. Musiałeś położyć na podłodze. A to trzymał w nim swoje największe skarby. Zamknięty na klucz. I co teraz? Może to być pewnie w pokoju. Nie? To mam jakiś klucz? Ręcznik i słuchawki nie mamy. O, zaczęła biegać, niemożliwe. A tylko na chwilę. Lewy jest do biegania. Wow, umiem biegać. Barnhausen był prawie trigger, to jest lewy. Kurde, no to teraz to można luksusowo. La luxio. No nie, w pokoju może coś będzie? Nie miałam w pokoju chłopaka od czasu, gdy Jeremy pomagał mi z pracy w domu w 7 klasie. Przepraszam, że tyle to trwa, Zach. Nie no, co ty? Oglądam sobie twoje rysunki. Są niezłe. Te stare bez groły? Przestań. Gdzie co może być? Mogę wyjść? What? Ciekawe. O! Jest kramerka. Kalka. Użyj. Mogę ją teraz otworzyć. Obejrzyj. To ubrania mamy. Wezmę jej ulubiony cardigan. Ona zawsze zapomina odróżnić kieszenie. Opróżnić kieszenie. Dobra. Użyj. Mamo, poszukajmy twoje kieszenie. Tak jak zawsze zabraniałaś mi robić. Co my tu mamy? Gumka do włosów, paragon z Tesco, na wpół rozpuszczony papieros, kolejny papieros, ble, klucze mamy, super, i kamerka. Może ten klucik z kamerki wystarczy, skoro nie umiałam znaleźć nic lepszego. No i dobra, mamy to. Chociaż powiem wam osobiście, że no nie spodziewałem się, że tutaj to mogło być. W sumie wyszedłem do jaj. Bym szukał w pomieszczeniach, więc trochę nietrafione zagadka moim zdaniem. Trochę nietrafione. Dobra, szwajcarski scyzoryk. Za to trzymał w nim swoje największe skarby. Okej. Zach, mam śrubokręt i drut. Tak? No, tak jakby.
Let me see. Pokaż. Yeah. Tak. This should do. To wystarczy. And? I? I think myślę, że to jakoś... Like this. Tak. O nie, Skyrim, naprawdę. Aby obrócić w bitrych A i D. Który to jest D? Dobra. Oh no! Shit. Kurde. Dude. Stara. It broke. Złamało się. Well, wielkie dzięki, Zach. Przekopałem całe mieszkanie, żeby to znaleźć i nic tam nie zostało. Nie, nie. Wiesz, że nie ma takiej rzeczy, której dla ciebie bym nie zrobił. Jest jeszcze inny sposób. Plan B. Ale najpierw. Lorelai, czy jesteś absolutnie pewna, że twoja matka jest w środku i co się z nią stało? Tak. Więc odsuń się. Nie rób tego, Zach. John nas zabije. Będzie dobrze. Obiecuję ci. O nie. O nie. Myślę, że to jest krew na drzwiach, ale nie. Mamo. Tak mi przykro, mamo. Jak mogłaś mi to zrobić? Błagam, niech to będzie tylko kolejny zły sen. Dlaczego? O, jeszcze i tak nic nie zmieni. No słuchajcie, no, utłoczyło ją to wszystko. Śmierć męża, potem związanie się z pijakiem. Przemoc w domu. W sumie wieczne oskarżenia. Może Lorelai w tym wypadku miała rację, ale... ludzka psychika jest jaka jest. Niech to będzie tylko kolejny zły sen. A więc o to chodziło, Miranda. Chciałaś sobie powisieć, co? Jak dla mnie to może być. I tak miałem cię powyżej uszu. Spójrzcie tylko, jak dynda. Trzeba by strzelić wodę do rodzinnego albumu. Gdzie aparat? Chciałbym uwiecznić ten piękny moment. Hej, wystarczy tego. Kto ty, kurwa, jesteś? Zostaw je w spokoju. A? Porządku? Porządeczku? Spokojnie, stary. Rozpieprzyłeś mi drzwi. To ja rozpieprzę ci czachę. Rozumiesz, dupku? To wszystko twoja wina. Zach! Zabiję cię, ty skurwielu. No, znacie mnie. Zapłacisz mi za to. Ups. Kurwa.
Kurwa, kurwa! Kurwa! Chapter drugi. Nowa dziewczyna. Rosebery Lane. Moja pierwsza praca. Dam radę. Ale muszę się spieszyć, żeby złapać autobus i dojechać na czas. Dobra, to biegniemy. Ej, ty świnio. Ej. Chyba nie tak ma wyglądać. Ja dobiegłem na czas. Po co żeście mi pokazywali sprint? Kamera nie nadąża za nami. Czerwony samochód. Ładny. Pod kolor płaszcza. Pod kolorek płaszcza. Ale widać tą stylistykę taką angielską. Widać emigrację. Widać emigrację. Pokażę sobie drogę idąc tą alejką. Widzę stylistykę brytyjską po prostu. Wow. 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 Okej. Okay. Chyba nie przejdziemy tędy. Oh. Nie, 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 nie. Kościu. Nie można parkować. Hej. Zabierz to auto, człowieku. Proszę. Dupek. Needs transport? Moving home? Call 01392. Or Bob, a man with a van. Ciekawe. Ryba. Obejrzyj. Ryba. Puchnąca, oślizgła ryba. Uj. Nie wezmę tego do ręki. O nie. That's what she said. I jak śmierdzi stąd. I can smell it from here. Oh. Hey there, cześć, kotku. Co ty robisz w tym śmierdzącym starym koszu? Dobre pytanie. Mam przeczucie, że ten kot pomoże mi się wydostać z tej przeklętej alejki. Sio. Ty zgrywuj się. Jest grywusku. Pędź, bierz tego psa. No, myślę, że nie. Rybka? Nie weźmy tego do ręki, okej. No, nie chciałem tego. Śmieci. Cucumber. O, czyli wiecie co? Będzie tutaj chyba trik z kotem i z ogórkiem, bo koty ogólnie widząc zielonego ogórka wariują, w sensie uciekają, bo myślą, że to jest wąż. Ogórek. Wszyscy wiedzą, że koty panicznie boją się ogórków, prawda? No ja wiem. Łożek tu za kotem. O, co to jest za tobą? Ups. O, oh, fuck.
No i wiecie, co mi teraz to przypomina? Pierwsze takie skojarzenie to Silent Hill. Pierwsze skojarzenie to jest Silent Hill, totalnie. To moja suszarka. W ogóle można było w sumie ograć jedynkę i dwójkę Silent Hilla. W sumie są emulatorki bez problemu. No, pomyślimy o tym, pomyślimy. Mogłem coś tu podłączyć. Wanna. Nie mogłem się w niej kąpać. Nie po tym, jak widziałem wiszącej w niej na niej mamę. Się rura. Ciągnij zatyczkę, zostaw w spokoju. Jeszcze nie ruszaj. Teraz się zastanawiam, bo nie chcę iść sam. Póki nie muszę, bo rozumiem, że tak. Tutaj mogę podłączyć suszarkę. Nie muszę teraz suszyć włosów. Wyciągnij statyczkę. Dobra. Pytanie po co? Zrobię to, jeśli będę naprawdę będę musiała. Jezu, jak się dzisiaj jąkam. Tak faktem jest dopiero 14. Znów nagrywam to w dniu, w którym to wyjdzie tak naprawdę. No ale ja tak mam. Ostatnio bardzo mało czasu. Biegniem. No kurczę, to... Znamy to, no coś tu będzie normalnie... Matka Czerwi. Matka Czerwi? Królowa Czerwi. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czuję, jakby coś z tą bramą wyzywało mnie do siebie. Zamknięte, cholera. Oczywiście, że zamknięte. I teraz wrócimy. U? Prawie spadła. Głowa świni. To maska? No załóż, załóż. Głowa świni. Tylko szkaradna maska. Aha. Nic a nic. Rozumiem, że jak teraz wrócimy, to się to zmieni. Tak było do Cat Lady. Tak, krzyże. Kurczę, najpierw mogliśmy Lorelei ograć, bo to jest takie nawiązanie stricte do The Cat Lady. Downfall jest w sumie historią o sąsiedzie naszej Susan Ashworth. O. Ale ten sam schemat. Bo tym razem nie umarliśmy sami z siebie. Tym razem umarliśmy przez kogoś. Dobra. Kiedy byłam mała, uwielbiałam skakać po kałużach. Coś mi na gardło nachodzi. Nie wiem czemu. Dobra. Mamy tutaj jakąś dziurę. Chyba tam dziecko płacze. Nie, świnia tam jest. Jak ja płaczę dziecko, świnie mogę rozróżnić. Dobra, tam coś jest dziwnego. Ale mam maskę. Oki. Nasz pokój we krwi, ciekawe. Jedyna rzecz z mojego dawnego... Co? Jedyna rzecz z mojego dawnego, za którą będę tęsknić, to mój pokój. Powinno być życia, okej. Okay. Sypialnia matki i kuchnia. Wciąż nie mogę uwierzyć, że wpuściła tego złego człowieka do naszego życia. Łóżeczko Bethany. Puste. Obiecałam, że będę cię chronić. Wypruszenie na kołdrze. Mamo? No raczej nie. Tylko jej głowa. Głowa matki. To nie jest prawdziwe. Nic tutaj nie może być prawdziwe. Mamy głowę matki, okej. Okay. O!
lodówki. Nie mogę, kiedy trzymam coś w rękach. Boże. A czym połączyłaś tą główkę, przepraszam, moja droga? Nasza stara lodówka. O, moja głowa. To ja. Ale przecież wciąż tu jestem. A, ja chyba rozumiem. Znaczy, pokój Lorelai. Tu jesteśmy my. O, jakie to masz ponętne ciałko. I to dosłownie ciałko. Lepiej zostawię ją w spokoju. To moje ciało, ale wiem, że to tylko iluzja. Kolejny sen, prawda? To nie jest wielka dziura. Widać przez nią pokój gościnny. Wymyślisz jeszcze pokój gościnny? O, głowa tego skurwysyna. Czy to... John? Może tym kluczem otworzyłbym bramę na polu. Szkoda tylko, że ta dłoń jest tak mocno zaciśnięta. Obraz. Rodzina. Rozumiem, że musimy wszystkie główki dopasować. To byłoby logiczne. Czyli tak, głowa Lorelai. Idzie tam. Spróbujmy założyć głowę temu chujkowi. Nie wychodź, Lorelai. Ułóżmy głowę tutaj. Maybe this key would open the gate to the field. To samo. Too bad it's firmly stuck in his hand. Myślałem, że może będziemy mogli. Szkoda, że nie. Hihihihi. Dobra, tu już ciało jest git. Rozumiem, że obraz się zmienił pod tym względem. Tak, jeszcze tylko ten staniaczek nie ma głowy. Gdzie ta głowa może być? W łazience? Kałuża. To nie widziałem, żeby była głowa gdziekolwiek. Na skrzyży, kurde. Głowa świni, przecież. To jak głupi. To wszystko się wyjaśnia, ma to wszystko sens. Nie pomyślałem o tym, chociaż powinienem w pierwszej kolejności, przecież mamy świniaka. Ja już tej maski nie mamy, ale jednak mieliśmy. Kurde, no nie wiem, cały czas się mylę. Cały czas się mylę. Głowa świni, faktycznie. O, mama, świnka i córeczka. No dobra, chciałbym klucz teraz i nie mogę. Oh, fuck. Teraz wiem, co musimy zrobić. Tędy. Żareczka. Mamy kluczyk. Tam świnka już raczej nie przeżyje. No nie możemy dalej przejść nawet. Idziemy. No naprawdę, to widzę, że idziemy w stronę... Ja nie pamiętam, że ona była królową czerwi, matką czerwi, panią czerwi. Tak, chyba Lady of Maggots.
Coś z czerwiami. Idziemy, no jasne, to ta chatka puchatka. To jest identyczna chatka puchatka, zobaczcie, jaki dym napierdziela od góry. Czy możliwe, że to moje jedyne schronienie w tym dziwnym świecie? O! A to co? Droga Lorelai. Niestety nie mogłam być tutaj dzisiaj, by cię przywitać. Ale rozgość się. Drzwi są otwarte. Ostatni pokój na górze jest twój. Prześpij się trochę. Wrócę, gdy się obudzisz. Dobra. Chyba nie mamy wyboru. Ale jakie dziwne tu przemeblowanie jest. To dziwne. Wydaje się mokre. Jaki samotny brzeg. Wiece. Jedna zdmuchnięta. Te płomyczki wydają się takie delikatne. Właśnie i są. I właśnie są delikatne. Nadaje temu domowi przyjemne ciepło. Nieźle się pali. A nie dziwi cię to, że krzesło samo się puje? Dobra, są schody. No idźmy sobie na górę. Uj. Ostatni pokój na górze. Tu nas nie było wtedy chyba, co? Schody prowadzące na dół, do kuchni. Ja patrzę, co tu jest na rysunkach. I tu, i tu. Na tej drzwi widnieje dziwny symbol. To tu mam się pod nim zatrzymać. Nein. Wow. Trochę tu dziwnie. Wydaje się wygodne, ale ciężko mnie spać, kiedy te manekiny się gapią. I ruszają. To koniec. Całe moje życie. Moje marzenia i nadzieje. Martwe. Pamiętam, jak pełno życia czułam się jeszcze rano, kiedy stałam przed tamtym budynkiem. Nie mogąc złapać oddechu po tym, jak biegłam, żeby się nie spóźnić. Byłam ich nową dziewczyną, wkraczającą w nowe życie. Minecraft, Residual and Nursing Care for Elderly. I dom starców. To ty pewnie jesteś tą nową dziewczyną. Jesteś spóźniona. Ja przepraszam. Autobus mi uciekł. A potem taki okropny pies i... Wymówki. Nic mnie to nie obchodzi. Wystarczy, że mam jak zwykle za mało rok do pracy. A ty nawet nie miałaś jeszcze szkolenia. Szybko się uczę, zrobię co w mojej mocy. Przepraszam za trudności. No ale przeprośmy. Nie potrzebuję twoich przeprosin. Potrzebuję wyszkolonych pracowników, a nie jakąś. A, nieważne. Potrzebny ci uniform. Nie możesz tu chodzić w tych ubraniach. Dobra. Idź na górę. Maria czeka na ciebie w pralni. Pomoże ci go znaleźć. A, i panie twórcy, jeżeli pan oglądasz, też i Lorelai, to hm się pisze przez chyba samocha, z tego co pamiętam. Wiesz jak na płaszcze. To chyba dla pracowników i gości. Niczego sobie nie potrzebuję. Okej. Ogólne schody prowadzące na drugie piętro.
Użyjmy ich. Sheila. To jest jakiś korytarz. Irene. Joyce. June. Widzę, są jeszcze inne schody. Kurde, za dużo. Laundry room. To jest tu. Gladys. Dobrze, nie Glados. Bathroom. To jakieś jeszcze inne drzwi i kolejne schody. Nie powinnam zajmować się teraz czymś innym? Nie, no zwiedzamy. Główny hall. Drzwi do ogrodu. No dobra, idziemy do pralni. Idziemy do pralni. To było w korytarzu. Cześć. Czy to ty jesteś Maria? Przepraszam. Cześć, po prostu. Hello. Cześć. O, ja pierdzielę. Mało mi serce nie siadło. Ale ze mnie idiotka. Przepraszam, nie chciałem cię straszyć. Chyba nie jestem aż taka straszna. Dobra, to drugie. Nie, no co ty? Po prostu mnie łatwo wystraszyć. Tak już mam. Ale nieważne. Bo ty pewnie jesteś tą nową dziewczyną. Cześć. Jestem Maria. A ja Laura. Ale wszyscy nazywają mnie Lorelai. Okej. Fajne imię. Miło mi cię poznać, Lorelai. Ponoć czeka tu na mnie mój uniform. Pracujesz tu od dawna, Maria. Szczerze mówiąc, czuję się totalnie zagubiona. Dobra. Szczerze mówiąc, czuję się totalnie zagubiona. Nigdy nie miałam pracy. Ale chcę się sprawdzić. Wiesz, udowodnić, że mogę to zrobić. Dasz sobie radę. Zaopiekujemy się tobą. Pracujesz tu od dawna, Maria? Cóż, niedługo miną 3 lata. Boże. 3 lata w tej śmierdzącej dziurze. Jest tak źle? Nie, w sumie to może być. Zależy, z kim pracujesz. Wiesz, nie z każdym da się dogadać. Ponoć czeka na mnie mój uniform. Jest na tej półce. Niebieski? Tak, taki jak mój. Dostaniesz jeszcze kilka w przyszłym tygodniu. Zostały zamówione, ale jakoś było opóźnienie. Sama nie wiem. Dobra, czas się przebrać. Okej, śmiało. Poczekam na ciebie na dole, koło dyżurki. O, jedna rzecz, Lorelai. Tak? Poznałeś Zoe, starszą opiekunkę? Tą z wielkim tyłkiem i ostrym temperamentem. No, chyba tak. Nie przejmuj się nią za bardzo. Ciągle ma z czymś problem, ale zapewniam cię. To nie twoja wina. Więc... Po prostu ignoruj i się uśmiechaj, aż w końcu się wyluzuje. No, próbuję. Dzięki za radę. Nie ma sprawy. Do zobaczenia na dole, Lorelai. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Lorelai. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hey, hey.